Witajcie, ludziowie. Z tej strony Klucz z Gwiazd. Znowu się inaczej przywitałem, no ale ogólnie dalej Terraria. Dalej siostra choruje. I od razu mówię, jest to ostatni odcinek, dopóki siostra nie wyzdrowieje albo nie przyjdzie chociaż jeden kolejny ludź. Dlatego też nie pytajcie kiedy, bo może już nie będzie więcej już nigdy nawet. Ale dobra, mniejsza to. Ja i tak zadbam, żeby było za jakiś czas chociaż. Ja dalej jestem Gandalfem Różowym. Dalej mam moją różdżkę normalną i moją różdżkę do zadań specjalnych. I ogólnie po ostatnim wizycie w piekle mamy pamiątkę. Lawa. Gdzie mnie mniej smażyła. Tak, mniej smażąca lawa. Przydatna rzecz. I wykonałem swoje zadanie, proszę. Miałem zebrać 12 fragmentów skrzydła demona. Zrobiłem już to poza odcinkiem, bo tam... Może kiedyś wam pokażę, jak to wyglądało na ogół. Łatwe było, powiem szczerze. Spodziewałem się, że będzie większe wyzwanie od demonów. No ale dobra, oddajemy zadanie. I nareszcie dostaję jakąś nagrodę. Co dostałeś? Lootbag, otwieramy. I mamy, złoto, sztabki, fajne. Złoty zegarek, super. Rubin, kupa. Kryształ many może być. Dwie maski i trochę kości. Jakie maski? Z platynowego jabłka. I takie coś. O, takie dwie maski. A, i jeszcze srebrny barwnik. Standard. Dostałem nic przydatnego. No dobra, przynajmniej mam kości. Co prawda są one ekskluzywnym materiałem do obszarów po Skeletronie, więc... No może jednak to coś jest. No zobaczmy zresztą, co można z tego wykraścić. Jeśli się okaże, że coś fajnego będę mógł zrobić. Pierwsza rzecz, z platform można robić kości, ze ścian, kościanek można robić kości, ale dobra, to mniejsza o to. No oczywiście jest zbrojka, i tak nie można zrobić, dopóki się nie pokonasz Skeletrona. To, co jest? Fajne, ale hardmodowe. I poza tym nieprzydatne dla mnie. Potem jakaś taka... Dziwna katana, dobra, nie będę nawet się pytał nic więcej. Nic. Okej, okay. Nie wiem jak to do końca działa. Aha, coś jak kosa, tylko że inne, fajne. Tylko też na hard mode. Potem... No nie mogę tego zrobić, też nie mogę. Już się zacząłem delikatnie cieszyć, że może te kości jednak się na coś przydadzą, ale co patrzę, to są potrzebne jakieś rzeczy... które są poza moim zasięgiem. No niestety, taki już urok. Dobra, mniejsza to. Cokolwiek zdobyłem. Mam na dzisiejszy odcinek, powiem szczerze, są żadne. Chcesz mogę ci dać balon z bubusem? Nie trzeba, poradzę sobie z tego. No więc tak, plany na dzisiejszy odcinek w sumie są... Powiedzmy szczerze, nieogarnięte. Ale delikatny plan mam. Otóż mamy tutaj dokopane. I muszę dostać się o tu. Ja, idziemy w dżunglę. Idziesz w dżunglę? Tak, idę kopać tunel prosto do dżungli. Mogę? Nie. Samemu być bezpieczni. Ty się zajmij swoimi sprawami. Ej? Na razie po prostu buduj. Żeby w końcu przesiać te bloki, bo... To przesiej te bloki. Bo zwlekam z tym. No to nie zwlekaj. Tylko rób. Dobra. Co można tutaj jeszcze do tego przesiewania? W sumie chyba nic takiego poza tym. Przynajmniej nie dopóki nie będę dopóki są przesiewane nie z kamieliny, bo ze skamieliny to ło. To co się dostaje ze skamieliny? Jest nawet specjalny przedmiot tylko ze skamielin, który pozwala tworzyć pancerze dla... No w sumie nie pamiętam do kogo to było, ale coś tam można stworzyć, jak parę nowych rzeczy, nawet sporo. I już widzę, że na obecnym ustawieniu mikrofon jest możliwe, że delikatnie za cichy. Ale nawet nie będę tego zmieniał, niech już zostanie jak jest. Bo na ostatnich odcinkach stwierdzam, że byłem za głośny, to jeśli dla dnia będę za cichy, no ludzie nie oszaleją, nie zbiednieją, uszy mi nie odpadną. O, jak ja uwielbiam te moje różdżki. Co prawda mogłoby być lepiej, gdyby na przykład many w ogóle nie zżerały, ale to jest tylko taki drobiazg. Dobra. Żeby przedostać się przez to wszystko bezpiecznie i jak najszybciej, chyba warto byłoby zacząć
sumie warto by było zacząć od... Chyba można nawet powiedzieć, że od w sumie wzięcia ze sobą bomb. Tylko oczywiście zapomniałem, więc przygoda będzie na piechotę, że tak to nazwę. Chociaż nie wiem, co bomby mają do środków transportu, że tak to nazwę. Jest za dużo, że tak to nazwę. No ale, rozumiecie, o własnych siłach będę musiał wszystko robić. O nie. I się pojawia robak. Na szczęście jestem już przygotowany na starcie z nim. I nie ma ze mną po prostu najmniejszych szans. Tak więc dziękuję, to by było na tyle przeciwniku. I idziemy dalej. Przekopać się przez całą pustynię nie będzie problemem, tyle ci też nie. A w sumie do dżungli też niedaleko, więc może coś się uda osiągnąć. Miałem pomysł, szczerze, że mam inne pomysły, ale jakoś tak nie pamiętam, co to miało być, więc zajmę się przynajmniej czymkolwiek, co wiem, że jest potrzebne. Bo nie ukrywam... Chciałam przekopać w drugą stronę, ale nie dam rady. To się przekopuj. Nie dam rady. Czemu? Panie... Crimson, nie dam rady. Polecam bomby. Nie mam Crimson. A po co lepkie? Nawet bez lepkości można jej łatwo używać. Ja się składam, że nie jestem za dobra w wyzwanie. To się naucz. No i tyle w temacie. Dobra, idziemy dalej. Nawet nie wiem, co mam mówić. Nagrywane jest to w sumie już naprawdę późno. I przy okazji też pozdrawiam Chlegę, która właśnie teraz siedzi i czeka. Prawdopodobnie na Discordach, aż skończymy odcinka. Dalej jest zła niedobra i nie chce mi dać pozwolenia na kopanie Helgastone. Tak więc, no niestety dalej go nie wykopię. Pomijając fakt, że w sumie nawet nie mam kilofa, który pozwala go kopać. Ale no, rozumiecie, bez pozwolenia nie wykopię, bo to jest jej kamień. W końcu jest Helgą. Ja bym spróbowała sobie coś załatwić na nowe... To załatw sobie coś, ja nie mówię, że tym tylko siostra. No, ja to pomyśl. Pokazywałem ci ostatnio, jak szukać broń dla przywoływacza. No kliknęłam to coś i mam mnóstwo broni. No to sklikasz na broń i zobaczysz, z czego się ją robi. O nie, motylków to ja zbierać nie będę. To nie zbieraj. Twój problem. Ja zajmuję się czymś bardzo ważnym. Nie, z tym się nie męczyłaś. Męczyłaś się z tymi na mocniejszą puszczkę. Dawaj, to będzie długa robota. Naprawdę trzeba było ze sobą wziąć bombę, bo chociaż dynamit. Ja w sumie dynamit byłby nawet lepszy od bomb. A będę mogła czasem chodzić do dżungli? A czemu byś miała nie móc? Mogę. Nie mówię, że nie możesz, tylko żebyś mi nie przeszkadzała w kopaniu. Potem jak wykopię, to już chcesz, to idź. Dzisiaj w sumie odcinek będzie taki bardziej na spokojnie. Może będę gadał na jakieś ważne tematy dla mnie, czy cokolwiek. Może by to robił powodzie jaskiniowe, jak sobie teraz zrobiłem. Jak mówię, będzie na luzaku. Nie będę robił jakichś wielkich osiągnięć. Ja wcześniej korytko dalej mam, ale opowiem ci fajną historię. Miałam korytko i tak patrzę te kwitynku i szukam cały kwitynek, nie ma korytko. Korytko było w korytku. Tak, i musiałam sobie stworzyć korytko. Żeby je wyciągnąć. No wiesz, bardzo emocjonująca opowieść. No miałem, mam normalnie jeszcze ciekawszą. Pewnego razu grałem w terrarię i posadziłem trawnik. Piękne. Ty. A teraz może zajmij się czymś bardziej pożytecznym niż opowiadanie o korytku. Właśnie nie będę sobie robić różdżkę w końcu, tą barierową. Tylko tym razem nie marnuj już materiałów na jakąś głupią wędkę. Nie, nie. Przyznać, że dosyć fajne jest to skonstruowane, że znajduje tyle jaskiń. W ten sposób łatwiej będzie mi się dostać do upragnionej dżungli. Zrobiłabym ciężki stół warsztatowy. No po co? To się jest potrzebne. To czemu go nie robisz? Bo szukam mojej niszczącej nóżki. Tak ma wyglądać. Nic przydatnego znowu. Niebieski patyk. Pamiętaj, to nie jest wędka. Pamiętam. Dobra. Mam. Wiecie co, te jaskinie nie są nawet fajnie ułożone. No, już mówiłem to przed chwilą, ale... Coś mi mówisz naprawdę, są... Nie ma bariery.
Ona jest niewidoczna. Jest widoczna, tylko... Jak niewidoczna? No niewidoczna. Pokaż mi, siostro. Ty masz naprawdę coś nie tak z tym terrarium. Więc wiecie co, dajcie chwilkę, robimy cięcie. Muszę po prostu sprawdzić, co jest nie tak u siostry. Wiecie co się okazało? Siostra tylko po prostu nie ogarniała, że musi jednego ze swoich drewnianych sługusów odesłać, żeby zaczął działać. Także cięcie trwało może z 2 minuty. Tak. Tak więc nie wypadłem z rytmu, dalej pamiętam po co idę, gdzie idę, na co idę. I że moje życie nie ma sensu w terrarii. Udziela mi się po prostu klimat wieczorny, czyli czytaj, jestem zmęczony i nie wiem co mówię. Dlatego wolę nagrywać nawet wcześniej rano niż wieczorami. No ale życie mnie nie. Czasami nie mam możliwości. Zobaczmy co tu. Ja mam bomby! 5 bomb mam ze sobą i 1 dynamit. Fajnie, mogę sobie trochę ułatwić robotę. A dla mnie ta tarczka będzie przydatna, bo jak nie będą atakować, to będę. No mniej więcej. Tak jak oczko będzie we mnie szarżować, to jako odszarżuję. Nie, tak to akurat nie działa. Wiem. Wow. Kolejna chałupa ze skarbami. No sporo ich. Jak więc będę się bogaty po tym odcinku. Dobra, to ja też. Ja, Gandalf różowy. Ja dokończę ten pokoik. Super, kolejne bomby. Ja dokończę jeden pokoik. I się glut skończył. Więcej bomb nie zglutuję. A ja dokończę ten pokoik. Dobra. Wyruszę na poszukiwania też. Ale ja na poszukiwania chałup. I ozdoby. To iść po chałupy i ozdoby, ja mam tak misję ku chwale większego dobra. Bo dżungla jest potrzebna nie tylko mnie, ale też innym ludziom. Mnie też jest potrzebna. W sumie chyba każdy jej potrzebuje. Taka prawda. I w sumie tak bardziej niż sami w sobie dżungli, to ja potrzebuję materiałów z dżungli na nową różyczkę. Jak wiesz, jestem... nie wystarcza? Nie jest, że nie wystarcza, tylko jest... ja lubię kolekcjonować takie badziewie. Zresztą mnie to nie jest badziew, to jest dosyć przydatny przedmiot. Jak się to połączy z 4 innymi różdżkami, to da super potężną różdżkę mroku. Albo magii krwi. Da się jakiegokolwiek drewna używać do tego prosta? Nie rozumiem. Bo mi się zwykłe drewno skończyło. Przecież prawie każda recepta, która nie jest z konkretnego drewna, wymaga dowolnego. A jako, że nie ma klocka żyjącego drewna, to możesz użyć każdego. To idę po palmę. To idź po palmę. Je zasieję na nowo. To zasiej na nowo. Które tam są, nie chcą rosnąć. No wiem, że nie chcą rosnąć. Ale to głównie jest przez schemat. Mówiłem, muszą mieć 2 kratki odstępu od siebie. Czyli pomiędzy palmą a palmą muszą być 2 klatki z każdej strony przerwy. Tu jest palma, 2 klocki, palma, 2 klocki, palma, 2 klocki. W ten sposób tylko można to zrobić. Inaczej nie będą rosnąć. Znaleźć plan. A po co? Potem pamiętaj, masz tylko 5 minut na to. No właśnie, no i opowiem. No rób to co chce, to ja cię tam nie będę zmuszał, nie będę mówił niewolno, nie będę mówił wolno. Twoje życie w terrarii. Bo w terrarii chociaż przynajmniej jesteś dorosłą kobietą i sam możesz o sobie decydować. Chyba. Kobietą. To jest gluta. Przypomnieć. Nie jest gluta, jest ludziem, chyba. A nie, jeśli jesteś glutem, to nie zaliczasz się do ludziów. Dokładnie. Dobra. Warto wiedzieć na przyszłość, że nie jesteś człowiekiem. Nie no, w prawdziwym życiu jestem. Jesteś tego pewna? Chyba. To twoje chyba nie było zbyt przekonujące, ale niech ci będzie. Nie mam zamiaru się dzisiaj kłócić o to wszystko. Bo w sumie gram w terrarię, więc... I tak już jeden odcinek był prawie cały poświęcony kłótniom, to wystarczy chyba. Będę się w końcu znaleźć jakąś inną grę poza terrarium, którą będę mógł grać. Po prostu mi się kończą. Nie wiem, może zarzucę jakiegoś Skyrima, chociaż dobrze, nie umiem czy coś. Jest to ustawione? Nie, nie wyrośnie. Bo nie ma z obu stron nie ma 2 klocków przerwy. Kaktusa może ściążyć, same się pojawiają. No cóż. Jakiś tutaj jeden z tego kajnika, ale to mogę usunąć?
W jakim sensie reszty? Będą się tu poszerzyć. Okej, okay. Czyli w 20 minucie kończysz. Albo szybciej. Jeśli się okaże, że szybciej dojdziesz do celu. Jezu, ile tych kryształów w życiu? Za dużo ich. Idę szukać Wojka Bobiego. Więc w sumie, jeśli będę już używał kryształów życia, to będę miał max życia, które można mieć po prostu z nich od razu. Jak to? No tak dużo ich znajduję. Ja mam jeden na razie. A ja dużo. Więcej? No tak. Przecież, że pewnie tego zbieram. Kończę swoje 5 minut na powierzchni i idę szukać domków. A tą skrzynię zwiedzam? Nie. O, chmurka w butelce, jak fajnie. Kolejna po co ci? Ja chmury nie miałem. To co miałeś? Ja mam śnieżycę. Tak więc udało się. Mogę mieć już potrójny... Dobra, poczwórny skok w sumie, jeśli bym tego bardzo chciał. Ja mam dwa. Mogłaś sobie też załatwić śnieżyce czy inne rzeczy. Mam śnieżycę. To czemu nie... Mam zamieć, przepraszam. Zamieć śnieżyca to jest to samo. To mogę sobie też używać zwykłej chmurki w butelce, przecież nikt ci nie broni. Ja mam. No to co ma rodzić, że jest nie fair? Bo ty masz trzy. No tak, ty też masz trzy. Zwykły skok, chmura i zamieć. Fajnie. Wszędzie woda. Tak właściwie tu mam poczwórny. Jak poczwórny? No bo jeszcze mam buty. To jest akurat już delikatny latanie, a nie skok, ale... Nie ma to wielkiego znaczenia i tak nie mam, bo tak czy siak... Pozwala ci to bardziej skakać. Jeszcze balonik. Tak, jeszcze balonik, który powoduje, że twoje skoki są wyższe. Aj. Ja po prostu miałam farta. Nie farta, tylko cheaty to Chińczyka. Nieprawda. Wszyscy i tak wiedzą, że ich używasz, więc nie musisz udawać, że nie używasz. Ktoś inny ich używa. Akurat w tym przypadku się nie zgadza, bo nikt inny poza mną w to nie gra. Chyba się zbliżamy już do dżungli. Ja tak. Właśnie minęłam dżunglę. Słyszycie to, ludziowie? Hej, mamy tunel do dżungli. Muzyczka z dżungli. Podziemnej. Teraz szukajcie gniazda. Jakiego gniazda? Nie. Ja jestem poszukam. Ale walczyć nie będę. Ja nie szukam żadnych gniazd. Ja tu przylazłem po coś bardziej istotnego. Po co? Ty mnie jeszcze pytasz po co? Po różdżkę. Po materiały na stworzenie sobie nowej różdżki. Reszta nieważna. Co tu się stało? Gdzie co się stało? Nie, nie pytaj. O, kryształ życia. Taki piękny. Taki życiowy. Jaki? Martwy. Zabieram. A, okej, okay, to tam przeciwnik. Tylko. Dobra. To teraz zobaczmy, czy mam coś niepotrzebnego. To jest niepotrzebne. Tak. Brawo. Nie grzeczy na slimy. I czy jest coś jeszcze niepotrzebnego, co bym mógł wyrzucić? Chodzi o to, że moje skoki zaczęły znowu gobliny atakować. No to nie atakują, już ci to tłumaczyłem. Naprawdę się nie uczysz niczego z tego, co ci mówię? Dobra. Idziemy dalej. I zaczynamy. Pierwszy materiał. Świecące kwiatki, które zmieniają się w dżunglowe zarodniki. Dobra, zamiast... A niech będzie zamiast cyny. W sumie. Mamy statek, chociaż znalazłam statek. Nie, cyny zostawię. Mamy statek, znalazłam statek. To idź uratować pirata. Magical amulet. Takiego, nie wiem, jak to zrobić, ale okej. Okay. Czy ja mam? A, co to? Dobra. Powiem ci szczerze, nie będę ci mówił, jak to zrobić, bo sam nie pamiętam.
Chyba nawet tego nie zdobyłem. Treasure amulet. Co? Treasure amulet, coś takiego znalazłam. A co to powoduje? Nie wiem, bliżej to zacznij się w końcu uczyć, bo nie mam dostępu do twojego ekranu. Z tego co widzę, z tego co rozumiem, pokazuje lokacje najbliższych skarbów i... A, to fajnie. Ale to z EL, dobrze? Tak. Pierwszy raz coś dobrze przetłumaczyłaś. Jestem z ciebie dumny. No niech ci będzie tym razem. Tak. A dobra, to mi nie było potrzebne, tak? Drewnianą skrzynię. Dobra, różdżka. Zajmij się proszę oponentami, którzy są dla mnie zbyt niebezpieczni. Zbieram do domu drewnianą skrzynię. No, dokładnie. Ale tym razem ci po prostu przebaczę, bo z nypycem wydałaś. Błyszczą się te wszystkie skrzynki i... A myślałem, że co będzie? Zobacz, jak się błyszczy wszystko. Wiem, tak samo działa jedna z mikstur, którą można tak po prostu znaleźć pod ziemią sobie do kupienia. Jest do kupienia pod ziemią? Do znalezienia. Do wypicia. Tak. Do wypicia. Life Quartz zamiast flar może być? Tak, w sumie flary tak są potrzebne. Właśnie tak mi zastanawiam. Wypadłem? Pnączę z tamtego oponenta? Pewnie nie, więc z mojego farta. A się wypadło, to i tak go nie podniosłem. Więc... A no wypadło! Nie, to się jeszcze może przydać. A dobra, niech to wypadnie, bo to w sumie jest z przeciwników, więc tego prawie nie mamy limitu. W ogóle, gdzie kopałeś tunel? Znajdziesz go. I to łatwo, tylko musisz dojść do końca torów tych na podziemnej pustyni. I dalej jakoś znajdziesz przejście. Z podziemnej pustyni to raczej się wygląda. Tak. A jeśli nie, no to... To jesteś jej łopka po prostu. Jej łopka, Stefanio. Ale fajnie się wyklącą na czele. No wiem. Ja dlatego nie... Powiem szczerze, ja tam nie lubię tego efektu. Fajnie go użyć czasami, ale nie lubię. Dużo fajniej jest, kiedy się samemu odkrywa takie rzeczy. Jak chociażby skarby. A co jest? A dobra, wyrzucił mi na chwilę sterali. Ale już wszystko w porządku. Czy mam coś nieprzydatnego ze sobą jeszcze? Pewnie będę musiał wyrzucać jeszcze jakoś tak z 5 pierdlionów różnych rzeczy, patrząc na to, że... No... Znalazłem właśnie kolejne przydatne rzeczy. To jest ten tunel, tak? Prawdopodobnie. Dobra, niech będzie, że pozbędę się drewna. I moje akcesoria wymienię na rzecz... Tak, szybsze poruszanie się jest dużo lepsze niż to. Brawo. To było szybsze niż żebym się spodziewał się. No i? I co, że był ten robal? Ja z nimi walczę ciągle. No tak, wiem, jestem dużo potężniejszy, w końcu tym Gandalf różowy i w ogóle. Nie musisz mówić, że jestem najpotężniejszą istotą w całej Terrarii. Bo cię znam. Dobra, teraz muszę tylko żądła nazbierać. Ile będę mieć stał, tyle wystrzelam. Będę używać sobie tego łuka. No. Ile będę mieć stał, tyle sobie wystrzelam. Pańczyny? Nie no, znowu. Mi się zapchały pańczyny. Nie, całego nie potrzebuję aż tak bardzo. Znalazłam pustą skrzynkę, której nie wziąłeś. Bo nie mam miejsca na takie rzeczy. Ale mam fajny efekt, jak jestem w wodzie. Nie miałam czegoś takiego wcześniej. Jaki? Rusza się ta woda. No bo musiałem to wszystko przecież podprawiać przy okazji. Nawet na moim komputerze, jak nie miałam takiego efektu.
Tam to tym bardziej byś nie miała, przecież on jest dużo słabszy niż to, co masz teraz. Dobra. Ja sobie ciągle odnawiam tą moją barierę. To odnawiaj. Swoją drogą, nie wiem, czy jesteście śladami, ale... Ta terania w sumie zaczęła się od tego, że bo będzie, ale jakoś tak się mocno wciągnąłem ostatnio. Chociaż podkreślam, i tak do tego spamu odcinkami w ogóle to mnie bardziej zmusza siasta niż to, że ja chcę. Ale no, tak czy siak. Dobrze się bawię przy terarii. Nie wiem, może coś mam. Może być 225 ognistych i 17 ognia piekielnego. Nie. Czemu mam się wstydzić? Bo ja nie mam żadnych innych, a ty masz wszystkie oprócz zwykłych. Ja mam jeszcze w śmietniku strzały błazna. Też. A przynajmniej tak mi się wydaje, że się nazywał, bo Jester's Arrow to chyba co? Tak, już strzały błazna. Nie, takie białe. Z delikatnie różną końcówką, jeśli już. Super. Pnączy tutaj nazbieram. Pnączy. Że pełno nazbieram, bo jest pełno wrogów, z których pnącza mogą wypalać. Torami w lewo. Drugie tory? Nie. Nie drugie tory, to za domkiem. Nie jestem pewien, no ale znowu zginę się tego samego. A ja mam dość tego, że mana mi się nie może skończyć z tą różdżką. Tak, tylko ta broń jest delikatnie op. O Jezu, zgnietli mnie. Wołają cię. Nie wołają mnie, to ciebie wołają. Także idź, bo cię wołają, ja się sobie tutaj czymś... Idę! I w sumie umarłem. Tak. Więc jako, że umarłem, pora odstawić wszystko, co się da do skrzynek. I sprawdzić, czy cokolwiek, jakkolwiek przydatnego da się z tego stworzyć. Co to jest? A, strzelce. Super. Więc odpowiedź... W sumie i tak zaraz skończymy odcinka, to chcesz to iść oglądać, ja sam mogę doprowadzić wszystko już do końca. Aha. Jak chcesz, wiesz, mi tam to szczerze... Jedno. Do trzech razy sztuk. Super. Zabrakło mi jeden. Ile? Co? Jeden jungle... Jungle spores, czy jungle spores, prawidłowo mówiąc. I bym miał różdżkę. Tak więc, jak już mówiłem... Odcinek kończymy, zaraz będzie Ninja Warriors. Już. Będę leciał oglądać. Także. Zaraz będziemy. Więc w sumie dzisiejszy odcinek może być taki delikatnie krótszy. Jeszcze do dżungli wrócę po trochę materiałów pomiędzy tym a następnym, bo jak mówiłem, czasu mam teraz bardzo dużo. I wypatrujcie jakichś nowych gier, może coś wymyślę. No, a póki co trzymajcie się. Ja idę oglądać Ninja Warriors. No i w ogóle chyba tyle w temacie. Hej!